Witajcie, dzisiaj plenerowo, bo jestem w drodze na Śnieżkę, tak jak obiecałem. Chciałbym przetestować sandały, aczkolwiek trochę pizga, no ale myślę, że te 17 km jakoś da się zrobić i nogi wytrzymają. Dzisiaj natomiast dwie przesyłeczki, tutaj długo wyczekiwana obudowa do iPhone'a oraz tak zwane HGW, nie wiadomo co. Jak widzę, nie ma numeru trackingowego. A widzę, coraz częściej przychodzą paczuszki przez jakieś dziwne, egzotyczne firmy typu właśnie Świat Przesyłek. No jestem ciekaw, jak Chińczycy są w stanie to nie dość, że dostarczyć do Polski, to jeszcze zapłacić jakiemuś pośrednikowi, który to no nie przepakowuje, tylko zakleja oryginalną etykietę. No i wysyła to Pocztą Polską. A Poczta Polska, jak wiemy, na terenie kraju nie jest zbyt tania. Jeszcze jest to zrozumiałe, jak ktoś przychodzi z zagranicy, to są umowy międzynarodowe o obsłudze przychodzących paczek zagranicznych, no ale to już jest firma krajowa, która musi zapłacić. Musi zapłacić to pracownikom, którzy to obsłużą, no ale jak widać, da się. Ale zobaczmy, co to jest, bo sam jestem ciekaw. Za bardzo nie pamiętam, bym na coś bardzo czekał. Chyba, że jest to... Może to być zestaw do napraw pęknień w szybach. No i być może to właśnie jest to, a nie. To jednak jest coś innego. Dgiętka do dużego palca od nogi. Już obiecałem, że ściągnę. U nas kosztuje to jakieś straszne pieniądze w sklepach ortopedycznych. A u Chińczyka, jak zobaczycie, pod linkiem pod spodem. A teraz obudowa do telefonu. Zresztą do tego, na którym filmuję. Telefon 7-8. Bardzo fajna. Z oczywistych względów nie pokażę wam, jak przymierzam. Ale potem zrobię zdjęcie i wrzucę na końcu tego filmu. Tak by na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. I oczywiście czekajcie na ten film ze Śnieżki, gdzie będę zdobywał szczyt w sandałach.